Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, a dzisiaj, tak jak co miesiąc, przychodzę do Was z budżetem na listopad. Słuchajcie kochani, tak jak zwykle zaczynam od celów finansowych. Jeśli chodzi o cele finansowe na ten miesiąc, no to mam ich dość sporo, tak szczerze mówiąc. A więc zaczynamy, mam to zapisane na karteczce, tak żeby nie zapomnieć o niczym. Pierwsza rzecz, którą mam zapisaną, to sprężyć tyłek i spróbować zaoszczędzić więcej na jedzeniu. I co to tak naprawdę oznacza? Poza tym, że faktycznie mam spiąć tyłek i patrzeć w końcu na jeszcze bardziej na finanse moje zakupowe, to po drugie właśnie to, żeby nie robić takich dodatkowych zakupów poza tymi tygodniowymi, nie robić jakichś dodatkowych jakichś rzeczy, żadnych takich, żeby faktycznie planować te jadłospisy tak, żeby nie dokupywać nic w przeciągu tygodnia. Już tak faktycznie i tak faktycznie to surowo tego przestrzegać. Dodatkowo te zakupy, żeby były takie, tak jak ostatnio w tygodniu, jak miałam jeszcze urlop, czyli takie zaplanowane, takie na spokojnie, nie z dzieckiem, starać się nie robić zakupów z dzieckiem. Dzięki temu, że wtedy te zakupy są dużo tańsze, dużo spokojniejsze, dużo bardziej przemyślane i mniej się wtedy na nie wydaje. No i faktycznie te pieniądze, które mi zostaną, jakoś przeznaczyć później na jakieś dodatkowe oszczędności w ciągu następnego miesiąca. Także mam nadzieję, że w tym miesiącu mi się to uda i faktycznie będę tego przestrzegać bardzo mocno. Poza tym kupić kalendarze dla Filipa i zobaczyć, ile mi zostanie. Jeśli coś mi zostanie z tych pieniędzy, które na nie przeznaczyłam, to wtedy wsadzić te pieniądze w kopertę na święta. Chciałabym w kopercie na święta i na urodziny mieć jak najwięcej pieniędzy. Jeśli pierwszy raz jesteście tutaj na kanale, jest to mój fundusz celowy przeznaczony na święta różnego rodzaju i na urodziny różnego rodzaju, czyli wszystkie takie, wiecie, rzeczy, na które się daje jakieś prezenty albo właśnie jakoś coś się organizuje ogólnie, więc chciałabym na święta przeznaczyć mniej więcej 1000 zł w tym roku. I mówię tutaj oczywiście o świętach Bożego Narodzenia. I tam właśnie tyle chciałabym, żeby było. Ale ogólnie, jak zobaczycie w budżecie w dalszej części, na same kalendarze adwentowe, które będą w tym roku, już jest przeznaczona taka konkretna kwota. Także zobaczycie w dalszej części filmu, jak to będzie wyglądać. Poza tym dostaniemy, tak jak co miesiąc, dostajemy od babci 200 zł dla Filipa, którego nie uwzględniam w dochodzie. I te pieniądze typowo pójdą w tym miesiącu na kopertę dla Filipa, bo w tej kopercie są naprawdę duże pustki. Z tego względu, że byliśmy u alergologa, byliśmy u laryngologa, byliśmy ostatnio u sporej ilości specjalistów. No i po prostu ta koperta się skończyła. Po prostu się skończyły pieniądze w niej. A dodatkowo w tym miesiącu również mamy dość sporo do wydania, ponieważ po pierwsze mamy szczepienie w tym miesiącu, które podejrzewam, że wyjdzie nas... Nie wiem, ile szczepionka teraz kosztuje, ze 150 zł albo więcej. Także no, będzie. Dodatkowo mamy do wykupienia receptę od alergologa, na której też jest kilka leków, które musiałabym wykupić. No i dlatego będzie troszeczkę tych wydatków również. Dlatego podejrzewam, że te 200 na to tak mniej więcej starczą albo nawet nie starczą. Także ta koperta będzie znowu pusta na kolejny miesiąc, tak podejrzewam. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Się okaże. Kolejna rzecz, duże zakupy, które mnie czekają w tym miesiącu, a mianowicie muszę zrobić uzupełnienie naszej chemii, czyli muszę kupić płyn do prania dla Filipa. Poza tym muszę kupić prześcieradła jemu na łóżeczku, muszę kupić mu matę wodoodporną, ponieważ słuchajcie, po pierwsze Filip będzie się oduczał sikania w ciągu nocy do pampersa, a poza tym ma on również aktualnie nowe łóżeczko. Teraz Kamil mu zrobił, można powiedzieć nawet, bo po prostu zakupił płyty i później je wszystkie poskręcał i zrobił mu te przęsła, no wszystko to po prostu zrobił praktycznie sam. Tylko dokupiliśmy teraz materac do tego, więc łóżeczko aktualnie ma takie same jak nasze, czyli takie najzwyklejsze łóżko, tylko że jakby węższe niż nasz i jest on dostawiony do naszego łóżka, więc nie spadnie z niego. No i trzeba kupić na nie prześcieradła, mamy aktualnie tylko jedno. Kupię na internecie prześcieradła, kupię matę wodoodporną, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I kolejna sprawa jest to ograniczenie się w zakupach
do domu przyszłego. Ponieważ ostatnio troszeczkę popłynęłam w tych zakupach. Dość sporo rzeczy pokupowałam, jak widzieliście też w ostatnich zakupach, takich wiecie, w tym miesiącu i w jeszcze wcześniejszym miesiącu. I stwierdziłam, że troszeczkę muszę przystopować z tymi zakupami. Jeśli chodzi o zastawę stołową, to aktualnie jej jeszcze nie kupiłam i stwierdziłam, że na razie się z tym wstrzymam. Po prostu będę sobie zbierać pieniądze w tej mojej kopercie w funduszu celowym na dom. I później, najwyżej, jak będzie jakaś fajna oferta, która mi faktycznie się spodoba, no to wtedy się zdecyduję na to. Ale na razie nie ma co kupować jakby na siłę, no bo i tak jeszcze jest na to dość sporo czasu. I kolejny taki cel, troszeczkę finansowy, trochę nie, to jest szukanie już, rozpoczęcie szukania prezentów na święta. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o cele finansowe na ten miesiąc. Jeśli chodzi o tamten miesiąc, ten, który już był, takie delikatne podsumowanie tych celów, no to myślę, że o tym będzie oddzielny filmik nagrany, także na to jeszcze czekajcie. A my teraz sobie przejdziemy już do budżetu, który stworzyłam, i później do pakowania w koperty, także zapraszam do dalszej części filmu. Tak, słuchajcie, kochani, dobrze widzicie, znalazłam w końcu ten mój statyw, którego tak długo szukałam. Udało mi się w końcu go znaleźć, także lecimy, słuchajcie, z budżetem teraz już w takiej bardzo ładnej, pełnej okazałości, tak jak to powinno być, kurczę, od samego początku robione, także lecimy z tym. Okej, także jeśli chodzi o wpływy w tym miesiącu, to słuchajcie, jest troszeczkę lipa z tego względu, że ja byłam dość sporo na L4 w tym miesiącu i okazało się, że w sumie to pracowałam, ile? 2 tygodnie, później poszłam na L4, byłam tydzień, potem się okazało, że w ogóle antybiotyk na mnie nie działał i musiałam mieć niezmienione leczenie, więc byłam 2 tydzień, potem miałam 2 dni urlopu, które już były planowane od miesiąca i dzisiaj mam ostatni dzień, ale już jest listopad, więc dzisiaj już mam ostatni dzień tego wolnego i od jutra zaczynam pracę, więc no dość sporo czasu się nasiedziałam, że tak powiem, w domu. No ale no i dlatego z tego względu po prostu ta wypłata jest również niższa, a mianowicie jest ona 2810 zł. No trudno, tak też bywa niekiedy. Niekiedy trzeba się po prostu wychorować i tyle. Poza tym dofinansowanie również jest niższe z tego względu, że właśnie później, jeśli jest L4, to ono jest procentowo niższe. Jeśli się jest 2 tygodnie na L4 w ciągu miesiąca, no to później ono jest jakby niższa, no nie, mniejsze jest niż powinno być w tym miesiącu akurat. No i 500 plus to jest akurat standard, 500 zł, tak jak zawsze. Jeśli chodzi o całość, to tutaj dzisiaj bez kalkulatora, bo nie umiem go znaleźć, przepisuję po prostu z tego, co sobie wcześniej zapisałam na brudno, 3630 zł. I teraz tak, wydatki stałe, to jest podobnie jak co roku, jak co miesiąc, więc czynsz jak zwykle to jest 800 zł, to są pieniądze, które dajemy naszym, moim teściom za to, że możemy tutaj mieszkać po prostu, także to są pieniądze, które jest za, wiecie, za mieszkanie, za jakieś takie wydatki, co są na co dzień, że tak powiem, rachunki, czy właśnie jakieś, wiecie, jedzenie i tak dalej, więc i tak to jest bardzo mała kwota, jakbyśmy mieli ją płacić tak normalnie, jakbyśmy mieszkali gdzieś na wynajem, także jesteśmy z tego bardzo, bardzo wdzięczni i tak to właśnie wygląda aktualnie. Jeśli chodzi o telefon, to jest 50 zł, już teraz zaczynam płacić normalną kwotę i w tym miesiącu wychodzi to właśnie 50 zł i wolę sobie, wiecie, dawać 50 zł niż te 45, niech będzie troszeczkę więcej, ale to jest kwota, którą daję mojej teściowej, bo ona ma ten telefon na siebie z tego względu, że ona ma kilka telefonów, jestem tak jakby w tej sieci rodzinnej, dzięki temu mam lepsze warunki i no i po prostu daję jej 50 zł całe, żeby już się, wiecie, nie rozdrabniać na te mniejsze kwoty i mieć pewność, że zawsze jej daję dobrą kwotę za ten telefon. Poza tym żłobek, wyżywienie. Słuchajcie, ja w tym miesiącu muszę zapłacić za żłobek jeszcze wyżywienie, bo Filip już przeszedł do przedszkola, ale w październiku, bo to się płaci jakby za ten wcześniejszy miesiąc, jeśli chodzi o wyżywienie,
I on wtedy był w żłobku jeszcze kilka razy, więc stwierdziłam, że po prostu sobie odłożę 150 zł, zobaczymy ile tam będzie do zapłaty. A za przedszkole już zapłacę za czesne i to będzie kwota 280 zł. Od kolejnego miesiąca już będzie przedszkole czesne i przedszkole wyżywienie. Także tak to będzie już od następnego miesiąca, ale na razie to wygląda tak. I tutaj jest razem 1280 zł i reszty mi zostaje 2350 do rozdysponowania. Wydatki zmienne, no to standardzik, jedzenie 800 zł i Filip 500 zł. I to są po prostu kwoty, jeśli jeszcze ktoś nie wie, jeśli pierwszy raz jest u mnie na filmiku budżetowym, to są kwoty, które ja płacę po prostu za jedzenie, takie bardziej, wiecie, dodatkowe, te, które jem ja i Filip. A Filip tutaj ma pieniądze, które ja wydaję na takie rzeczy podstawowe dla niego, czyli jakieś właśnie pampersy, jakieś jeszcze, nie wiem, chusteczki do przedszkola, chociażby jakieś głupie, czy jakieś musiki dodatkowe, które mu kupuję, soczki i jakieś jedzenie też. Także no, to są takie pieniądze, można powiedzieć, że wspólnie to są pieniądze na jedzenie w ciągu miesiąca i na takie rzeczy do domu, chemiczne, niechemiczne, różne takie. Więc to jest taka kwota, którą ja wydaję na codzienne sprawy w ciągu miesiąca. To jest 1300 zł. Każdy powinien uznać sam, czy uważa, że to jest dużo, czy to jest mało. Aktualnie to wygląda w ten sposób. I różnica to jest 1050 zł. I te 1050 zł jest na fundusze celowe na ten miesiąc. Filip standardowo końcóweczka 50 zł tutaj idzie, bo Filipowe pieniądze tutaj w tej kopercie to są pieniądze właśnie na te wszystkie, z tych wszystkich lekarzy, takie jakieś dodatkowe, które jeśli mi nie będzie stać na to w miesiącu, żeby wydać na jakieś leki czy tak i tak dalej, to tutaj jest taka specjalna koperta na to, a zazwyczaj tutaj idą pieniądze, które babcia nam daje co miesiąc na przedszkole, że tak powiem, zazwyczaj tak to nazywa, a ja ją daję tutaj te pieniądze do tej koperty i wtedy jeśli coś jest do wydania, no to wtedy wydaję z tego. Jeśli chodzi o urodziny i święta, to tutaj słuchajcie, idzie dzisiaj spora kwota, mianowicie 500 zł. Jest to dokładnie kwota z 500 plusa. Z tego, znaczy no ja to tak nazywam, ale wiadomo, że to nie jest w ten sposób, że wiecie, 500 plus wydaje na to, no ale tak to właśnie sobie wykminiłam w tym miesiącu, że chciałabym te 500 zł sobie tutaj dać, z tego względu, że tutaj będą to pieniądze na kalendarze adwentowe. Mam nadzieję, że nie wydam aż tyle. Miałam w planach wydać aż tyle, ponieważ planowałam kupić jeden kalendarz dla Filipa za 350 zł. Tak, wiem, bardzo duża kwota. Ale jednak się zdecydowałam, jak zobaczyłam jego zawartość, że zdecyduję się na kalendarz tańszy odpowiednik tego kalendarza, tak jakby. I on jest za 170, także to już jest, myślę, taka kwota bardziej racjonalna. No i będziemy mieć trzy kalendarze w tym roku na święta, w tym dwa będą dla Filipa, więc myślę, że te 500 zł nam starczy na te trzy kalendarze. Poza tym, no, zostanie mi 1000 zł, także stwierdziłam, że po prostu rozdysponuję sobie, bo to akurat mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć kalendarzy, och, matko, pięć funduszy, więc akurat sobie, wiecie, po stóweczce do każdego wsadzę i tyle, się nie będę po prostu bawić. Tak jak widzicie, powstała tutaj nowy fundusz celowy, a mianowicie PB, czyli poduszka bezpieczeństwa. Tak jak mówiłam, fundusz awaryjny mi się skończył, ponieważ nazbierałam na jego tą docelową kwotę 1000 zł i teraz już będę zbierać sobie na poduszkę bezpieczeństwa. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo zawsze jakieś tam pieniądze fajnie mieć dodatkowe, odłożone na wszelki wypadek, chociażbym chciała, żeby tych wypadków było jak najmniej, no ale wiadomo, że nie zawsze tak by się dało, jakby się chciało, więc tak to właśnie wygląda, że w ten sposób odłożyłam w tym miesiącu. Tak sobie to chciałabym odłożyć. Teraz to odkładam i bierzemy już się za pieniądze, które mam w tym miesiącu do rozdysponowania. Słuchajcie, pieniążki tutaj mam. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy, to jest 800 zł na czynsz, czyli
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, osiem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I 50 zł, bo sobie rozmieniłam jedną stówkę na 50 na telefon. Także tutaj jest wszystko, co oddaję. Tego już nie ma. A tutaj są pozostałe pieniążki, które wydajemy na fundusze celowe. Aha, i tutaj jest tylko 550, ponieważ te 500, które są na kalendarze adwentowe, sobie zostawiłam na koncie. Jak mi coś z nich zostanie, to wtedy to wypłacę i dodam do koperty urodziny i święta. Także tak to właśnie jest. I zaczynamy od funduszu celowego na Filipa. Tutaj mam 50 zł. Jak widzicie, jest pusta ta koperta. No po prostu wszystko z niej wyciągnęłam. Niestety. Kolejna to jest nasze i na nasze idzie stóweczka. Tutaj również jest dość ubogo aktualnie, 50 zł tylko, więc muszę troszeczkę, tak jak mówiłam, w celach przypiąć pasa i troszeczkę zacząć oszczędzać więcej. Tutaj, jak widzicie, moja nowa koperta na poduszkę bezpieczeństwa. Ona kiedyś była kopertą na paznokcie, dlatego tutaj jest, wiecie, skreślone, ale najważniejsze, żeby była, nieważne jak wygląda aż tak bardzo, a ta estetyka chociaż troszeczkę jest dla mnie ważna, ale jednak, wiecie, jakoś to tam przeżyję. Kolejna, dom, również stóweczka. Dzisiaj będzie monotonnie wszystko to samo mniej więcej, ale wiecie, ważne, że coś tam się do tych kopert pakuje i coś tam się więcej oszczędza. Kolejna koperta na kuchnię, jak widzicie, ją troszeczkę zmieniłam, ponieważ już mnie denerwowało to, że nie miała... Oj, przepraszam. Już mnie denerwowało to, że nie miała suwaka. I jak widzicie, również już udało mi się wszystkie pieniążki wymienić na dwusetki. I teraz już będziemy na nowo pakować. Jest ona już teraz troszeczkę mniejsza przez to. Chociaż nadal jestem w trakcie poszukiwań 500-ek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejna urodziny i święta, tutaj jest te 500 zł, ale ich tutaj nie ma, ponieważ one są na koncie. Jeśli chodzi o te pieniądze, które tu są, to jest 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Także jak widzicie, zostało mi tylko stóweczka na to, żeby mieć całość kwoty, którą chciałabym tutaj uzbierać. Także jestem dobrej myśli, że się uda. Kolejna to wesela. I tutaj powiem Wam szczerze, że troszeczkę też się tu stówkę pakuje. Tutaj po raz kolejny się troszeczkę mój pomysł zmienił, ponieważ stwierdziłam, że jednak nie będę tak szaleć, jak planowałam szaleć, a mianowicie miałam w zamiarze dać 800 zł na prezent, plus jeszcze prezent na panieński, plus jeszcze cały panieński, organizacja i tak dalej. I stwierdziłam, że jednak nie będę aż tak bardzo szaleć i dam 500 zł. Ponieważ Filip jeszcze nie jest aż taki duży, nie jest aż taki dojrzały, żeby płacić za jego wyżywienie, w sensie za jego talerzyk w trakcie całego wesela. No i myślę, że nie ma sensu w ogóle go liczyć jako osoby dodatkowej. No więc po prostu tutaj muszę dodać jeszcze stóweczkę, jeśli chodzi o suknię. Sukienkę po prostu. Mam ją już zakupioną. 20 zł sobie myślę, że odłożę jeszcze do tego panieńskiego, bo ogólnie już prezent na panieński mamy. Wszystko mamy. Tylko mi zostało jeszcze ogarnięcie jakiegoś, świecie, jedzenia na ten before party. Ogólnie ja nie jestem organizatorką samą w sobie, wszystkie organizujemy, no ale akurat jeśli chodzi o prezent i jedno jedzenie na before, ja jestem w jakimś tam stopniu organizatorką, dlatego musiałam się spiąć i troszeczkę na to pieniędzy odłożyć. No ale tak to właśnie wygląda, że tutaj już jesteśmy ku końcowi również zbierania na pierwsze wesele. Drugie będzie w sierpniu kolejnego roku, także jeszcze trochę czasu zostało. Będzie czas na to, żeby na nie nazbierać. Tutaj jest koperta Kamila. Garaż Kamil, tutaj sobie Kamil wsadza, jak coś tam ma dodatkowego, to sobie wtedy po prostu te pieniądze mi mówi, że to mi wsadzi do mojej koperty i ja to mu tutaj wsadzam. Także jestem zadowolona, że się angażuję w jakimś tam stopniu, a ta koperta jest nazbierana. Także jak widzicie, wszystko z kopert jest powsadzane. Tu jest do wsadzenia, do oddania
I słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o ten filmik. Dajcie znać, czy Wam się spodobał. Dajcie znać, czy te budżety Wam się przydają, czy w jakimś tam stopniu Was satysfakcjonują. I to wszystko. Zapraszam Was do kolejnych filmów i do następnego. Pa, pa!